Siema wszystkim. Dnia 14 marca 2020 roku nad Polską była piękna pogoda. Nad większością regionów kraju nie było chmur. Czyste, piękne, niebieskie niebo. Masa ludzi na spacerach w lesie. Dzisiaj niedziela, 15 marca. Niebo jest już zasrane tym gównem z samolotów. Może będzie widać. Tu są jeszcze ślady po smugach. Szerokie, białe. Obecnie mamy tą hucpę medialną z telewizyjnym wirusem, który jest zwykłym wirusem grypy. Jednym z iluś tam odmian. A jest ta hucpa rozlana na świat tylko po to, żeby przykryć to, że technologia 5G doprowadziła do tylu zachorowań i śmierci w Chinach. Także ataku na Włochy. Wirus w mieście Wuhan był wirusem poszczepiennym po grypie, czyli to samo co hiszpańska grypa, tak zwana hiszpanka, to też było poszczepienne. Dodane do tego technologia 5G, która smażyła ludzi na ulicach, przewracali się. Chorowali ludzi o słabej odporności, jak Chińczycy siedzą non stop w pracy i słońce nie widzą. Z powodu zanieczyszczenia środowiska spalarniami, które nie mają filtrów i palą wszystko, co tylko można ze śmieci. Tam i tak słońca praktycznie nie ma. We Włoszech jest tak, że technologia 5G wdrożona i stosowana. Atak na Włochy mógł być też spowodowany tym, że podpisali ogromne umowy handlowe na ogromne pieniądze z Chinami przeciw tak zwanym przepisom Unii Europejskiej i niezadowoleniu Stanów Zjednoczonych, które są już bankrutem. Więc do czego się mogą dalej posunąć, jeśli zrobili z tego medialną hucpę? No dzisiaj mam max 4 ośrodki medialne na świecie, więc łatwo jest prać mózg na całym świecie ludziom. Nie ma niezależności w mediach. Mogą to robić to, co w 15 roku. We wrześniu rozpylali nad Polską wirusa grypy. Dlaczego? No wtedy powstały różne ruchy przeciwko szczepieniom, zrobiło się to głośno medialnie, ludzie przestali się szczepić. No to pokażemy wam, że się nie zaszczepiliście, to teraz będziecie chorować. Grypa wtedy miała ciężki przebieg, bardzo wysoka gorączka, 40-41 stopni i długotrwały okres chorowania. Także teraz też mogą rozpylać jakąś grypę z nieba, robić medialną hucpę, że ten wirus jednak jeszcze nie został zwalczony, że jest niebezpieczny i tak dalej. Już się telewizja masowej manipulacji głównego ścieku tym zajmie. Także nie jest wykluczone, że mogą rozpylać koronawirusa z nieba. Sporo ludzi świadomych, ogarniętych wie, że coś jest nie tak z tym, że to jest wszystko ściema, ale niestety większość społeczeństwa to tylko garbią się nad telefonem i telenowele oglądają. Także stara się informować jak najwięcej ludzi. Jest masę filmów, które pokazują prawdę o tym. Świadomość w społeczeństwie musi wzrosnąć. A na temat obecnych wydarzeń, próby przejęcia kontroli nad ludźmi, nad światem przez grupkę psychopatów z Chabad Lubicz, tego nielegalnego państwa na terytorium Palestyny i tego fragmentu kontynentu nad Meksykiem, nie wyrażam zgody na obecną sytuację. Nie ma mojej zgody na to, żeby to się działo. Na świadka tych słów powołuję Boga.